te przepiękne kwiaty w kolorze habrowo-fioletowo-błękitnym należą do prusznika Glory de Versailles. Jest to prusznik, który na zimę zrzuca liście, czyli jest na pewno bardziej wytrzymały na niskie temperatury niż chociażby powszechnie znane pruszniki o zimozielonych liściach, których graniczna temperatura zazwyczaj wynosi około minus 12, minus 14 stopni i w tej temperaturze przy długotrwale utrzymujących się mrozach pruszniki po prostu, zimozielone pruszniki wymarzają. Natomiast ta odmiana Glory de Versailles wytrzymuje około minus 18, minus 20 stopni. U mnie w ogrodzie rośnie już od około 3 lat. Jeszcze nie była niczym zabezpieczana, no ale jak wiadomo, ostatnie zimy nie są jakoś specjalnie mroźne, więc temperatura, najniższa temperatura, która była notowana u mnie w ogrodzie, to około minus 14 stopni i to w zasadzie przez dwie noce. Zatem prusznik Glory de Versailles, jak widać, trzyma się bardzo dobrze. W tym roku kwitnie bardzo obficie. U mnie w ogrodzie rośnie na stanowisku dosyć suchym i bardzo słonecznym, ponieważ też ten krzew wymaga takich stanowisk. Jak już wcześniej wspomniałem, na stanowisku suchym, gdyż ta roślina świetnie znosi suszę i tak naprawdę nie wymaga jakiegoś większego podlewania. Ja tutaj oczywiście mówię o krzewach, które rosną już w ogrodzie około 2-3 lata, ponieważ gdy kupimy młodą, nową sadzonkę, to taki krzew będzie jednak wymagał podlewania, jeśli w ogrodzie pojawi się na przykład susza. Krzew ten rośnie na glebach o odczynie obojętnym lub też zasadowym. W zależności oczywiście od tego, jaki krzew będziemy chcieli uzyskać. Ja osobiście delikatnie przycinam go, ale dopiero gdzieś w okolicach kwietnia, żeby bardziej się zagęszczał i pojawiała się na tym krzewie oczywiście jeszcze większa liczba kwiatów, gdyż coroczne przycinanie, podobnie jak u budlei, stymuluje roślinę do wytwarzania po prostu większej ilości kwiatów. Natomiast w przeciwieństwie do budlei, prusznika nie przycinamy aż tak nisko. Jedynie jakieś suche, stare lub też przemarznięte łodygi. Jeśli chodzi o nawożenie, ja nawożę jedynie popiołem drzewnym i to w zasadzie wystarcza tej roślinie. Oczywiście można nawozić też jakimiś specjalnymi nawozami do roślin kwitnących lub też obornikiem kurzęcym. Więc możemy oczywiście eksperymentować w naszych ogrodach jak tam wolimy. Oczywiście jest jeszcze odmiana prusznika o zrzucających liściach, która ma kwiaty w kolorze różowym. Mam ją u siebie w ogrodzie, ale dopiero została posadzona w zeszłym roku, więc może pokażę tę odmianę za jakiś czas. Oczywiście kolor jest też taki blado-różowy, jak i ten jest też taki habrowo-liliowo-fioletowy. Natomiast rzeczywiście ten krzew zwraca na siebie uwagę w ogrodzie, tworzy taką habrową plamę na rabacie. O tej porze roku troszkę przypomina nasz znany z ogrodów bez, czyli lilak, jeśli chodzi o kwiaty. Natomiast prusznik w przeciwieństwie do lilaka kwitnie o zupełnie innej porze, bo właśnie to kwitnienie rozpoczyna się już w lipcu i trwa ono nawet do września, października. Jeśli po kwitnieniu przytniemy kwiaty, przekwitnięte kwiaty, wtedy też prusznik będzie nam będzie zawiązywał ich ponownie. Coraz więcej tych kwiatów i to kwitnienie przeciągnie się oczywiście do września, października, w zależności od tego, jakie będziemy mieć lato, gdyż ta roślina lubi pogodę mocno słoneczną oraz też
bez jakichś szaleństw pogodowych, jeśli chodzi o nadmierną ilość deszczu. Dlatego też zachęcam do eksperymentowania w naszych ogrodach i sadzenia tej przepięknej rośliny, gdyż naprawdę jest ona warta uwagi.